Stefan W. W minioną niedzielę wszedł na scenę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i trzykrotnie pchnął nożem Pawła Adamowicza. Na skutek poniesionych ran, prezydent Gdańska zmarł w szpitalu w poniedziałek rano. Teraz o zabójcy zaczęli się wypowiadać jego znajomi. Podobno od dawna był agresywny. Stefan W. W ocenie znajomych od dawna miał problem z agresją. Ci, którzy widzieli go na ulicy lub znali prywatnie, opowiedzieli o jego zamiłowaniu do broni i próbach ataku na niewinnych ludzi. Bulwersująca przeszłość mężczyzny wskazuje, że nie było dla niego żadnych hamulców. Co Stefan W. zrobił przed aresztem? Agresor wzbudzał postrach wśród gdańszczan. W rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim znajomi postanowili ujawnić prawdę o mężczyźnie. Stefan W. od dawna był niebezpieczny, a w ocenie gdańszczan, powinien dawno zostać odizolowany od innych. To jest chłopak, który od zawsze miał nierówno pod sufitem, był niezrównoważony i trzeba było na niego uważać, powiedział mężczyzna, który od dawna znał kryminalistę. Ci, którzy mijali go codziennie na ulicach, zauważali, że jest niebezpieczny. Lubił TZW. Dziesiąty, potrafił, idąc ulicą, zobaczyć kobietę odchodzącą od bankomatu albo wychodzącą z banku i wyrwać jej torebkę, czy na ulicy wyrwać komuś z ręki telefon komórkowy, odpowiedział znajomy Stefana W. Zanim trafił do więzienia, w swoim środowisku znany był z tego, że przechadzając się ulicami, miał przy sobie broń. Mężczyzna był agresywny dla przechodniów i wdawał się w bójki. Śmieszy mnie, że policja przy napadach na banki tak długo go rozpracowywała, kiedy wszyscy wokół wiedzieli, powiedział informator Dziennika Bałtyckiego. Kontrowersje wokół sylwetki mężczyzny nie cichną. Prokuratura Generalna chce przyjrzeć się wyrokowi wobec mężczyzny sprzed kilku lat za napad na banki. Gdy wyszedł z więzienia, miał opowiadać swoim znajomym, że pozabija wszystkich, którzy przyczynili się do jego osadzenia. I filmem Rodzina Stefana W. Co o niej wiemy? Matka mężczyzny była przedszkolanką, a ojciec zmarł przed kilku laty w wypadku. Rodzina otrzymała mieszkanie komunalne w Gdańsku Oliwie. Zgodnie z ustaleniem lokalnych mediów, to właśnie Paweł Adamowicz miał pomóc w przyznaniu lokalu. Bulwersujące wiadomości z Gdańska na bieżąco ujawniają media w całej Polsce. Śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła niemal całą Europą.